Cześć! W tym roku w maju słoneczko mocno nas rozpieszcza, a co za tym idzie, troszkę daje po bani. Z tej okazji stwierdziliśmy, że przygotujemy dla Was coś prostego i szybkiego. Coś takiego fajnego niczym nowe adidaski z metką. Dlatego zapraszam na lifehacki i szybkie, bardzo fajne porady. Oglądajcie! W życiu Majsterkowicza zdarza się tak, że gorący klej staje się niezbędny. Dlatego dziś pokażę Wam fajny patent, jak zrekompensować zepsuty pistolet do kleju lub po prostu jego brak. Na początku wycinam blaszkę z puszki, po czym ścinam ją pod kątem, no i zwijam w stożek. Teraz zabezpieczam go taśmą, przyklejam do zapalniczki i nasz przenośny pistolet jest już gotowy. Jak widzicie, mój sprzęt jest już gotowy, a jego wykonanie nie zajęło mi wiele czasu. W awaryjnych sytuacjach z pewnością możecie na nim polegać. Zresztą sami zobaczcie. Słuchajcie, wyszło słoneczko, robi się cieplutko, a ja ciągle w tym kocu. Tak jak poprzednio, widzieliście, że żeby wykonać swój sposób, będę potrzebował pomocnych dłoni. I w tym wypadku o właśnie takie pomocne dłonie poprosiłem sztabusia. I słuchajcie, kontuzja jest na poważnie, ale nasz wspólny sposób będzie, tak jak często lubię, z przymrużeniem oka. Nie wiecie, o co chodzi, to wpiszcie w neta follow me photo, piękny angielski, i już będziecie wiedzieli, co z czym się je. Także oglądajcie. Sztabuś na początku na ręce od manekina zaznaczył miejsce pod klej, a następnie wkleił mocowanie od selfie sticka. Później przyciął rękaw od damskiego łaszka i założył bransoletkę, żeby wszystko prezentowało się jeszcze lepiej. Pozostało już tylko zamocować telefon i ruszać w świat. Po pierwsze, sztabuś, chciałem Ci serdecznie podziękować za pomoc. A po drugie, wgryzając się w nasze komentarze, ja tak zauważyłem, że no może z 3, a może z 4, ale kilku takich gości Forever Alone na pewno mamy. Także zawsze ktoś się znajdzie. Tak. Nie musicie nam dziękować, zróbcie taką Rosię, Renię, nazwijcie ją jak chcecie, pakujcie w walizkę i szpanujcie zdjęciami z wakacji. Spróbujcie. Jak wiadomo, to właśnie z rana człowiek najczęściej się śpieszy. Późna pobudka, szybkie mycie zębów i wybiegamy z chaty. A co za tym idzie? Często czegoś zapominamy. No i po co każdego dnia tak się stresować? Zaraz pokażę Wam na to sposób. Wydrukowany napis w formie naklejki po prostu wycinam i przyklejam go na drzwi tak, aby było go widać. Teraz czas na przyklejenie elementów, o których najczęściej zapominamy. Pamiętajcie tylko, aby na końcu oderwać folię. Teraz nie ma opcji, żebyście o czymś zapomnieli. A wszyscy ci, którzy ogarniają Photoshopa i inne programy graficzne, mogą stworzyć ikonki według własnego pomysłu. A dla wszystkich innych jest link w opisie. Pobieracie plik, idziecie do drukarni i Wam drukują takie naklejeczki. Polecam. Jeżeli lubicie piesze wędrówki i nie jest Wam obcy temat survivalu, to mam dla Was dzisiaj fajnego lifehacka, który z pewnością przyda Wam się podczas wycieczek w teren. Zobaczcie. Z nożyka do tapet usuwam ostrze. Następnie odłamuję kawałek brzeszczota i umieszczam go w plastikowej obudowie. Gotowe. Co prawda mam świadomość, że tym nie zetniecie tylu drzew, aby postawić drugi biskupin, no ale taki gadżet może być przydatny podczas biwaków. Wykonajcie go sami. Pewnie większość z Was spotkała się z torebeczkami z tajemniczą substancją, które najczęściej można spotkać na przykład w pudełkach z nowymi butami czy elektroniką. Co do takiego? To nic innego jak żel krzemionkowy, który nie jest ani toksyczny, ani trujący, no a informacja do not eat odnosi się do ryzyka zadławienia przez dzieci. Nie wszyscy jednak wiedzą, że taki żel krzemionkowy można wykorzystać na wiele sposobów. Nie chcesz rano czekać, aż szyby w samochodzie odparują? Wrzuć pod nią kilka torebek z żelem krzemionkowym.
Ratunkiem dla zamoczonego smartfona będzie umieszczenie go w naczyniu z żelem krzemionkowym. O wiele lepiej wchłonie wilgoć niż sam ryż. A jeśli twoja torba niemiłosiernie wali, to wrzuć do niej kilka torebek, które zapobiegną utrzymywaniu się nieprzyjemnego zapachu. Kolekcjonujesz tradycyjne fotki, które trzymasz w pudle? Saszetki z żelem nie pozwolą im się posklejać. Jeżeli widzicie, że właściwości żelu się pogorszyły, to wystarczy rozgrzać piekarnik do 180-200 stopni, wysypać kulki z saszetek na blachę i podgrzewać przez 15 minut. Oczywiście sposobów na wykorzystanie żelu krzemionkowego jest jeszcze mnóstwo, więc jeżeli macie jeszcze jakieś swoje sprawdzone zastosowanie, no to piszcie o tym w komentarzu pod filmem. Taka pogoda nie sprzyja długaśnym i przeciągniętym projektom, dlatego mam nadzieję, że te szybkie porady Wam się podobały. Ja jeszcze tylko zapraszam Was na afterki i widzimy się już niebawem.